Miłka Karolińska, przepiękne kwiaty, długie kwiatostany i mnóstwo białych, dzwonkowatych kwiatów. Ja już w tej chwili w ogrodzie mam dwie kępy. Ta jest na skalniaku, a druga zostawiłam sobie ją jeszcze przy stawie, tak na wszelki wypadek. Natomiast kilka lat temu, zanim powstała taka rabatka z różami, miałam bardzo dużo posadzonych jup i jak jednorazowo liczyłam kwitnące kwiaty, to było ich ponad 100. I na początku nawet się cieszyłam, ponieważ kwiaty rzeczywiście są bardzo dekoracyjne i bardzo długo. Ale nie wiem jak u Państwa, u mnie co roku kwiaty atakuje mi szybca. I to powtarza się co roku. Nie ma ani jednego roku, żeby mszycy nie było. I przez to nie za bardzo polubiłam się z juką, a poza tym chciałam wprowadzić jakieś zmiany. I gdy przyszło mi juki usuwać, wykopywać, to się tak ciężko opracowałam, że dlatego chyba już nie za bardzo lubię te byliny. Mam tutaj tą kępę, ona zostanie, a ta nad stawem jeszcze się nad nią zastanawiam. Czy juka poza tym sprawia problemy? Tutaj rośnie w miejscu słonecznym. Co roku kwitnie, nie sprawia żadnych problemów. Jeżeli ta część, która przekwitnie, to ja wyrywam liście, ponieważ one później robią się brązowe. Nie ma, przynajmniej w naszym ogrodzie, jakichś specjalnych wymagań co do gleby. Nie muszę jej podlewać, absolutnie jej nie nawożę, ponieważ jest tutaj skalniak i rosną rośliny, które muszą sobie radzić same. Jeżeli sobie nie radzą, no to po prostu nie rosną, rosną inne. I juka tutaj radzi sobie doskonale i byłaby jeszcze piękniejszą ozdobą, gdyby nie coroczna mszyca, która potrafi tak zaatakować kwiat, że zamiast białych kwiatów robi się on po prostu czarny. Są odmiany juki karolińskiej, której kwiaty dorastają do 2 metrów. Ta będzie miała około 1,60 m. Liście są zimozielone, czyli cały rok, również zimą. I są one takie ciemnozielone, natomiast młodsze liście są bardziej srebrzystozielone. Domowe lody naszej produkcji, lawendowo-miętowe. Bardzo pyszne, takie z ogrodu są najlepsze, czy owocowe, czy z kwiatów, czy z ziół, są przepyszne. Perukowiec podolski wygląda prześlicznie po deszczu. Moherki cudnie wystrojone, jakby jeszcze dodatkowo diamencikami. No przepiękny. Kwiaty guzikowca zachodniego zaczynają już coraz bardziej przypominać piękne białe guziczki. W tym roku hortensje są obsypane pięknymi kwiatami. Jest ich tak dużo jak nigdy dotąd. Tutaj rośnie jako jedyna hortensja drzewiasta o kwiatach białych. Natomiast pierwsza i wszystkie pozostałe to są hortensje ogrodowe, które kwitną przede wszystkim głównie najczęściej na niebieski kolor. Tutaj widzę, że kilka zrobiło się takich lekko fioletowych. Jestem bardzo ciekawa, czy będą takie błękitne, czy rzeczywiście zmienią kolor. Na razie wszystko na to wskazuje, że będą raczej miały kolor niebieski. Tu jest rabatka, nieco krótsza od tej dłuższej i młodsza. Na niej również rosną hortensje ogrodowe. I wiele osób pyta mnie, co robię, że te hortensje tak pięknie kwitną, że w ogóle kwitną, że u nich hortensje ogrodowe kwitnąć nie chcą. Ja nie potrafię powiedzieć, ponieważ nasze hortensje, zarówno
tutaj rosnące na rabatce mniejszej, jak i na tej dłuższej, są w szczerym słońcu. I gdy zdarzały się lata i upalne dni, które trwały przez 2-3 tygodnie, nawet dłużej, ja rzadko podlewałam hortensje, ponieważ skupiałam się na innych roślinach i one naprawdę dawały sobie radę. Tutaj po raz pierwszy tak wyściółkowałam z rębkami, dlatego że pokazywałam Państwu na filmiku wiosną, jak przekopuję szafirki. Na tej dłuższej rabacie nie udało mi się przekopać szafirków, zabrakło mi czasu, a teraz już po prostu za późno, dlatego zostawiłam tą czynność na rok następny. I wiele osób, też moich znajomych, mówi, że co robię, że te hortensje są takie niebieskie. Ja nic nie robię, nic tutaj nie używam. Teraz rozrzuciłam zrębki drzewne. We wcześniejszych latach, gdy tylko miałam możliwość dostępu do trotu, trocin, rozrzucałam wokół hortensji. Być może właśnie to spowodowało, że hortensje są takie niebieściutkie. I chociaż różowe też mi się podobają i fioletowe, to jednak te niebieskie mają w sobie to coś, że przyciągają nasze spojrzenia, ponieważ kolor jest naprawdę bardzo piękny, a niebieskiego w ogrodzie nie jest za dużo tego koloru. Dlatego hortensje są właśnie takie piękne i przyciągające. My dzisiaj znowu wędzimy swoje pyszne szyneczki. Chciałam kupić jakiś duży garnek, żeby można było mieszać masę mięsną do kiełbasy. Ale niestety nie znalazłam nic mniejszego, ciekawego. Znalazłam taką balię, więc będziemy wszystko robić póki co w tej balii. Jeżeli trafi mi się odpowiedni garnek, to pewnie kupię, ale na razie będziemy mieszać w balii, a balia jak nie będzie kiedy potrzebna, to będziemy się w niej kąpać, prawda? To za mało. Trochę za mała. To nic, zawsze nam się do czegoś przyda, może być. Pakujemy szynki. Gramy. Siateczki. O, widzisz? Będziemy je zawieszać i suszysz tutaj na ławeczce gdzieś, za sobą powinien być. Wieszamy szyneczki pod dachem altanki, żeby okapały troszeczkę, a jak okapią, to potem obwiążemy firanką, żeby muchy nie siadały, inne owady, i żeby troszeczkę nasze wędliny tutaj przeschły, a na noc zaniesiemy do pomieszczenia w domu. Mieliny mięsa na kiełbaski będziemy jutro wędzić. A co ty założyłeś na głowę? To no jak? Ta rabatka. Jak ja to bez apiku, to nie tak. Nie? A to nie jest mnie. Nie, ja się muszę tak ładnie jak Radosław. Ja nie wiedziałem. Pan tak ładnie ma zawsze zawiązania, nie tak jak stary bat. Ojej. A lapira. Aha. Ale pada, pogoda nam się zaudała na to. Mielenie. O, teraz mieszamy masę mięsną na kiełbaski. Ja miałam mieszać, ale ponieważ doznałam kontuzji, więc miesza mąż. Mam nadzieję, że będzie wymieszane elegancko. Może to powinno się stopami, jak kapustę. Nie kapusta. Ojej, nawet kapusty bym się takiej nie tknęła. Nawet jeśli by mi ktoś powiedział, że to tradycyjnie i regionalnie. To ja jakoś tak z góry bym podziękowała. Ale mieszamy ręcznie. Pogoda nam się troszeczkę nie udała, bo pracujemy w altance, w ogrodzie, ale nad nami grzmi burza, aleje niesamowicie. Ale przynajmniej nie brudzi się, tak jak w domu, nie? W domu nam się strasznie brudziło, trzeba było później wszystko myć. A w altance to, co spadnie, przyjdą koty, psy, poczęstują się, nie trzeba, wystarczy tylko wymyć stół. No i ławki. A robi się piękna kiełbaska. Sama się robi. Pyszności. Może nie sama, ale piękna.
Piękna. Już mieliśmy okazję pierwszy raz spróbować, jakie wędliny są z naszej przydomowej wędzarni, jak smakują. Były tak rewelacyjne, że postanowiliśmy, że już zawsze będziemy wędzić. Nie będziemy w ogóle kupować nic ze sklepu, bo takie domowe są najlepsze, prawda? To przynajmniej oczywiście. Wiemy, co do tego dodajemy. Nie dodajemy żadnych różnych niepotrzebnych substancji. Wiemy, jakie mięso do tego wykorzystaliśmy. Ja wiem, że niektórzy powiedzą, że należy nie jeść mięsa, ale człowiek jest wszystkożerny i powinien jeść i mięso, i rośliny, i wszystkiego po trochę, prawda? Oczywiście. Byle nie w nadmiarze. A my ciężko pracujemy, więc elegancko wszystkie takie kiełbaski spalimy podczas ciężkiej pracy. Nie musimy się martwić o żadną dietę. Ja nigdy nie stosowałam żadnej diety. No co najwyżej dietę pudełkową, pudełko czekoladek albo pudełko krówek, prawda? Ptasiego mleczka uwielbiamy. Potrafię zjeść naraz wszystko. Co syn nie wierzył, mąż też nie, ale jak zobaczyli, to stwierdzili, że jednak daje radę. I to jest moja dieta pudełkowa. Nasze kiełbaski z domowej wędzarni już gotowe. Mamy jeszcze boczki i szynki, ale postanowiliśmy troszeczkę jeszcze je podwędzić dłużej, tak? Tak, troszkę dłużej. Szynki są szczególnie takie... Bo są grube i boczki, żeby tak, tak dobrze się uwędziły. A kiełbaski... Mimi oczywiście jest tutaj cały czas. Mąż musi z łopatą chodzić i odganiać. Co zrobić? Ona by też miała apetyt. Poczekamy, aż trochę przestygną, wniesiemy do domu. Zanim jednak wniesiemy, to musimy oczywiście degustować, czy dobre. No i Mimi też dostanie. Nie będziemy aż tak ją źle traktować. Dostanie, ale nie wszystko. To na pewno. I na pewno nie to, co by chciała. No.